Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrek, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku udało nam się dostać do igły, który okazał się być Grigorim, czyli zarządcą portu. A my póki co musimy jakoś stąd uciec, tylko że nie pamiętam, jak tędy przyszedłem. A może tędy damy radę przejść? Będę tutaj to speedrunować, bo nie chcę mi się z nimi wszystkimi walczyć. Dobra, mamy wejście. W zasadzie przejście. Kurde. Wow! Jak ja to zrobiłem? Mi się wydaje, że ja kliknąłem Q i mam perka odblokowanego, że przechwytuje strzały przeciwników. Coś mi się tak wydaje. Bo to było zajebiste akurat. 60 obrażeń, jak tam był kryt. 57. No trochę tak mało bym powiedział. Kurde, to nie ta czwórka, którą chciałem. Jaki grat strzał! Co jest? Bo kurde, ale to jest zajebista umiejętność na drugim poziomie. No powiem, że ta umiejętność na drugim poziomie jest popsuta. To jest za mocne według mnie. To tak go rozwaliło, że naprawdę nie miał żadnych szans. Tutaj przy okazji sobie zaznaczyłem dwa zadania poboczne, które mamy w okolicy. Bo uznałem, że może dzisiaj też je zrobimy. Dobra, ten raczej damy radę tak to zrobić. Do góry poproszę. O! Grigory, good to take in the air. The sights, the sounds, the smells. Please, Grigory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins. Shh. I understand. It's not your fault. It was mine for thinking you had anything but empty air between your ears. With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children, let alone myself. Please, understand. Oh, dear God. Merchants of Jorvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Do you remember? Loyalty. Loyalty! Let this serve as a lesson, should any of you think it a good idea to threaten my operation. The guards here are vigilant. Z tego, co teraz patrzyłem, to po Jorvik mamy Jorvik Shire do zaliczeń, jeżeli chodzi o poziom. Potem Gloucesta Shire. Dam radę to porem w niego rzucić? Gówno dam radę sprawić. Ho! Na strzała padł, ciekawe. A jest tak zwanym jednostrzałowcem. No nie, zajebiście. Dobij. Kurde, łatwi są. Ja zostałem już ostatni tej członek zakonu. Jeden z czterech. Tak, tak, tak tam mówię, ta Agerboga? Anderboga? Chyba tak się nazywała tam ta pierwsza. Żagiew. A warm bed. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the bolt, knowing full well what he was a part of. The order made our paths intersect. I owed them a debt. And I repaid it by saving this city from its own destruction. A life debt is a strong motivator. It took hold of this one's hugad, drove it, and never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this course. You're right. Perhaps I deserve this death. But I am but one cog in a large wheel. One. That still turns unhindered.
Not for long. Kurde, fajne mam eliminację. Wydają się łzy. Okej, czyli idzie do Helheimu, na to wychodzi. Krainy Wiecznego Ognia. Najłatwo, skarbnik w opałach, nowe zadanie. Nawlec Igle, zadanie ukończone. Wróć do Lufiny. Na razie tego nie zrobiłem, tutaj mam kolejne dwa poziomy. Kurczę, ile tego już mam tutaj odblokowanego. Życie, obrażenia od lekkiego ataku, niech już będą. No, sporo już tego mamy. Świat, jak tutaj to wygląda? Mamy dotrzeć tu, ale w sumie jak już jesteśmy w tej okolicy, to wykonamy sobie te zadania. Jeszcze członkowie zakonu, tutaj to zebrane. Imadło. Tak, do Imadło dostałem, tutaj będzie skarbnik i skarbnik da mi podpowiedź na temat Imadła. I Imadło raczej sobie niedługo wykończymy. 5100 expa, kurde, ile tego dostajemy. A mi się wydaje, że za jakieś zadanie dostałem 6800, ale nie jestem już pewny za które. Czemu ja mam tyle tego srebra? Ile już go tutaj mogę mieć? 700 tylko? Spodziewałem się, że mam go znacznie, więc tak tyle zacząłem go dostawać. Urzędowa pieczęć? Ciekawe też. Co my tutaj mamy do roboty? What is this about God and pies? Someone stole my pie, and I, a skilled sniffer, am going to weed that pie thief out. All for a piece of pie. It is no ordinary pie. My pies top any other pies, and the blasted pie thief knows it. Oh, the smell. Oh, the smell! The thief went down this road! Come out, thief! I know you're here. I can smell my pie. The thief should not be far! I will find that scoundrel! Fragrant of melted butter. Comforting. Oh. Aha! The thief came by. I am on the trail. My pie is near. My nose does not lie. Raz, to jest więcej niż pewno, że musimy tędy iść. Wraz z tym piekarzem na to wychodzi. A za część, jak to się pokoczy. The aroma of a pastry baked just right. The thief is here. This is just the right amount. Słyszę jakieś... A, tutaj! Witamy! Scoundrel! Now, give my delicious pie back! Delicious? Your pie was blander than my late father's face! What did you put in my pie? The smell, this aroma! It's never produced such an effect before! I added some honey! It'll enhance the berries by a bit! Good God! Does enhance the sweet smell. This is remarkable. Unheard of. A miracle. It seems like this child would make an extraordinary baker. And Jorvik could use one less thief. Well, it does smell spectacular. You have a keen sense for the culinary arts, child. You want a job? God's piss of luck! Thank you so much. You won't regret it. I have so many ideas! Stop stealing the pies. Oh, thank you for your help. Come by my stall, should you have a craving for pie. No i fajnie, zadanie ukończone. Srebrnowłosy z rzęda. Okej, tutaj mamy od razu kolejne zadanie. I tym razem już ostatnie, 1200 eks, więc wydaje mi się, że chyba za to kolejne zadanko będziemy mieli ukończony wątek oczywiście tego miasta, jak i kolejny poziom. Bardzo dobrze. W miastach zazwyczaj mamy pyskówki. Tutaj tym razem mieliśmy same zadania w świecie gry, więc wydaje się, że raczej tutaj na pewno musi być taka aktywność poboczna jeszcze. Zobaczymy, czy damy radę tędy się wspiąć. Chociaż teraz wychodzimy poza mury tego miasta, no to wychodzi. Nie, dobra. Koło katedry teraz będziemy, ok. Poza tego mamy tutaj jakiś artefakt, ale zobaczymy. I tutaj przy ruinach to jest, dobra. To może być karteczka chyba, tak mi się coś wydaje.
Jak to karteczka, to mi się tego nie chce robić. Jeżeli to będzie mapa skarbów, to ją sobie zbiorę, ale... Nie wiem, czy będę chciał wykonać te wszystkie mapy skarbów, bo jednak... Te obrazkowe są fajne, a te takie z podpowiedziami tak niezbyt. Rzymski artefakt. To mi już znacznie bardziej pasuje. Bo jednak rzymskich artefaktów potrzebujemy w formie znajdziek do naszego kolegi Pyskówka. Do naszego kolegi w krótszej przystani. To daje nam jakieś tam niby nagrody. Bardziej takie ozdobne, ale zawsze to coś. Nie wiem do końca, ile mam tutaj tych... rzymskich artefaktów. 3, no to gówno z tym zrobimy. Tak samo tymi medalionami nic nie zawojujemy, bo mam ich tylko 6, jak tam mogliście widzieć. Co oczywiście jest słabą sytuacją. Tutaj mam sporo tego zdrowia już nawkładanego, też tych obrażeń dużo. Przydałoby się kolejne sloty porobić. Tylko że miecz już mam ulepszony na full. Tutaj mogę chyba na pierśnik Tora ulepszyć kolejną jakość. A nie pamiętam już, która część naszego zestawu wymagała jednego Wolframu, a która 3. Powiem, że niekiedy tak to niestety wymaga. Interakcja? Duży, niech już będzie. All in idziemy. Now do your worst. I call down from on high the full strength of the gods to defeat all the stammerers, weaklings and frauds. Jąkałów, mięczaków i wrogów. Łupca zawsze zrobię, dobra. Łupca zawsze zrobię. Pozorak skrosi. Może to? Do not mistake position for size. You aren't very tall. You minuscule little imp. You're a terrible. O nie, już zrąbałem. Pod nosem mruczysz, dobra. Idzie sprawnie. Może to? No co za tempadzida? Przegram z nim? My words are my weapons, these ramparts my stage. What's it like being tiny, an ant in the loam? What's it like feigning hugeness? You're not but a gnome. That one landed. I knew it. Talent as tiny as you, barely visible to my eye. Go now. Return when you've grown up. A, czyli trzecia opcja będzie dobra w ostatniej pyskówce. Welcome back. You've gotten smaller since I saw you last. But my ability has only grown. Well, challenge me then. I will, and I bet that I will win. Musimy się obrobić. Here's my bet. Now do your worst. I call down from on high the full strength of the gods. To defeat all the stammerers, weaklings and frauds. And those men who approach, I make fools of them all. Tutaj już wiem, że druga opcja jest nieprawidłowa. Może to? See, I've come from the north and I will even the odds. You minuscule little imp. Aha. You're a terrible flighter. No to srąbałem. I am here in the clouds while you crawl on the ground like a sad little worm making a pitiful sound. And my height goes to show how above you I stand. Idzie sprawnie. Mistrz tego pałku to nie. Może to? Enjoy while you can. A great fall is at hand. Surprisingly competent. No to bardzo dobrze. I have every advantage I see for an age. My words are my weapons, these ramparts my stage. What's it like being tiny, an ant in the loam? I tutaj dobra musi była trzecia, tak? A nie, gnomem, niewielka, dobra. What's it like feigning hugeness? You're not but a gnome. That one landed. Well, for a mere speck of a flighter, you're surprisingly strong. You've earned your winnings. You're a mighty little midge. Okej. Czyli wyszedłem w sumie na zero, niestety.
A szkoda. Na takich pyskówek jeszcze chyba z 5, żebyśmy byli w stanie odblokować szósty poziom. Szósty poziom charyzmy. Tutaj kurczę, nie mamy zbytnio jak dotrzeć, nie będzie tutaj szybka podróż. Wszystkie tajemnice mamy w tym regionie wykonane, więc teraz musimy tylko pozbyć się skarbnika i będzie w porządku. Tak, skarbnika, potem tego imadło. Już nie pamiętam, który był tam tym strasznikiem, ale zobaczymy jeszcze. 400 srebrą, to wyszło niestety na zero, tak jak już mówiłem, a szkoda, bo kurczę, spodziewałem się, że za pierwszym razem się to uda zrobić. Ale na to chodzi, że coś mi nie wyszło. Mamy niby kupca po prawo, ale wydaje mi się, że już chyba mam wszystko, co chciałem. Mam sporo strzał, dużo ich wyzbierałem z ostatniej lokacji. Mógłbym jedynie materiału kupić, a to już mniejsza z tym póki co. U siebie to kupimy. Zobaczymy, kto będzie tym całym skarbnikiem. Mam jakieś wrażenie, że to może być Lufina może? Chociaż nie, no to było zbyt przekombinowane. Może ten książę, który tutaj jest i tak narzeka na nas. Możliwe. Albo kompletnie jakaś randomowa osoba, która istnieje, nawet nie mieliśmy pojęcia. Tak też w sumie może tutaj być niestety. Więc dobra, powiemy, jesteś tutaj stała, pewnie ktoś do nas wyskoczy, czy ma jakiś do nas problem albo coś innego. Zobaczymy jeszcze. Prowiant. Tak mało nam to daje? Myślę, że cały pasek. Okej. The needle will never sting again. Well done, Neivor. Who was hiding behind the name? My love, there has been an attack at the markets. The dockmaster, Grigory, is dead. The needle. Sold off the wares he seized to collect silver for the vault. He had no such authority. Why would anyone believe him? The council seal. That rat. This is getting out of hand. How he was able to obtain this is concerning. I must return and prepare for the Yuletide feast, but I will do so with a bent ear and a keen eye. Be safe. Może to Hior jest tym skarbnikiem. A valuable seal and a riddle. One of the four is ours. One of the four. Rizie, Falavith. Odin and Hjor. No wiedziałem. Hjor to będzie na pewno. Search their offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. Yes. Yes. Come to the archives. Coś mi śmierdział. Jak teraz tak mówił, że idzie, no zabrać się za Jula. Ciągle się powierza temu Jule. No wiadomo, że to jest ważne święto, ale tak z czapy to nam powiedział. Może galaxia była trochę taka dziwna. Ale zobaczymy. Ciekawie to naprawdę wygląda. W sumie też trochę mnie ciekawi, czy w Winchester też tak to wszystko będzie wyglądało, jeden po drugim na pewno, tylko zmieni się trochę wątek tego, ale pewnie wszystko będzie bardzo podobne. Winchester jest na 250 poziom tylko, a już mam w sumie 313 chyba. Raczej tak, 313 około. That is where the councilmen confer. Podniosę to już? Chyba nie. Zobaczymy. Dobra. I have seen these. Tu już byłem. Weapons and supplies. Enough for a small group of fighters. Hardly enough for Halfdan's army. Could be why Faravid is pressing the council for more silver. A list. What Jorvik needs for the Yuletide feast. That is Audon's handwriting. Items have been struck out. Where did he find the funds to make this larger purchase? Oh. Audon is a well-connected man. Oh. A wax seal. Similar to the one I found in the sewers. The seal you took from the needle's hand. You don't think someone could have stolen it? Let's keep searching. Jak ktoś mógłby to zdobyć, gdyby ktoś tego nie ukradł? It looks as though it's been moved here. That's yours, Dad. It is loaded with silver. Scratch marks on the floor. Your desk used to be against the other wall. So why the change?
hidden entrance. Where does this lead? Guard the door. Wiedziałem, że to będzie on. To było zbyt proste. Kurde. Pewnie coś ze scenariusza. Tajemniczy składzik. Okej. Spadaj. Whoever moved it did so in a hurry. A load of wine was removed from here, and the room smells of almonds. It may be the wine was poisoned. It is likely the wine for the Yuletide feast. Do you think one of the council means to kill someone? Looks that way. It is not him, not Major. He would never do this. Keep your focus. Once we have all the facts, then we can worry about Hjor. Right now, we need to get to the Yuletide feast. The people are in danger. You're right. The Roman amphitheater. Let us go. Myślę, że to nie ma do przeszukania? Wydawało mi się, że coś się, że tam świeciło przy okazji. Ale to myślę, że tam to odkryte już przeze mnie. Tak też może być. Jakaś notka? Kompletnie nic. Czyli na to uważaj, że dzisiaj jeszcze załatwimy to mu, czy to jest z Yule. Ciekawe, czy to na pewno będzie Hjor. Wydaje mi się, że na pewno tak. No w końcu, kto miałby trzymać ukryte pomieszczenie tuż za pulpitem, plus do tego truciznę tam, odłożoną na specjalne święto. No to jest trochę zastanawiające. Zobaczymy, ile tych kluczy w ogóle mam w okolicy rozsianych. Coraz więcej mam wrażenie, jak tak sobie chodzę. Okej, co tutaj mamy? Pomóc z Lufiną, dobra. Sądziłem, że możemy gdzieś dalej przejść. Do you see the wine? No. Then there's still time. The entire council is here. Any one of them could be the vault. I need you to keep an eye out for the wine. I will speak to each of the council members, see if I can trap them in a lie. Even Hjor? Even Hjor. If he is the vault, I will not allow him to kill all these people. Lufina. I heard you. Just grant me one thing. Confer with me before you make your move. I will. Oj, to nie jestem pewny, że tak zrobię. Wiadomo, jak ja czasem jestem wybuchowy. Speak to the council members. Speak of the wine and watch for their reactions. That may lead me to the vault. Richie. Ah, come to join the feast, have you? I have some bad news. The wine for the feast has spoiled. Of course it has. Why would I expect differently? I'll have my men dump it. There may be more wine in my private stores. I'll send a man to retrieve it. Is there anything else? That is all. Enjoy the feast. I shall try. Z takim wyrąbaniem podszedł. To raczej nie będzie on. Może tutaj z kimś pogadamy? O, właśnie. There you are. I was beginning to worry. Worry not. We have tracked the vault here. He's someone on the council. You are certain? I am. Once I discover who, I will dig my blade into his heart and end this for good. Until then, it is important that I investigate without raising suspicion. I need your help. Of course. What do you need me to do? Drink yourself into a drunken fit. What? Why? I need a distraction. Keep their eyes off of me. The wine should arrive soon. Drink 3-4 cups, then make a scene. I can't be seen doing that. You'll have to find another way. Just do it. No, wykręca się. Oj, wykręca się, to tak. Jakby wiedział, że w tym winie jest trucizna. A my o tym nie powiedzieliśmy w ogóle jemu. And these people will be given everything they deserve. We should honor you. I will fetch us some wine. No. I mustn't indulge. The wine is for the people of Jorvik. But when it arrives, do help yourself. Audun też tak nie podchodzi zbytnio dobrze do tego winka. Kurde, czyli już mamy dwóch podejrzanych. Możliwe, że będzie trzeci. A word, if I may. Ah, Drengr. If it's to join arms with me, the answer is yes. We can use someone like you against the Picts.
I may be courted, but I'm selective with whom I join. Are you a drinker? Ah, if that is a challenge, I am up for it. Very well. I'll return with some wine. Wine? Come now, we will do this over ale. That will give us a good measure of who can better fight its lure. Kurde! Aż tyle jest podejrzanych. Kurde, teraz mam problem. Tutaj z kimś możemy jeszcze pogadać. Co tutaj mamy? A, Lufina. O, nie odkryłem. Kurczę. I believe I have. Each of the council members has given me reason to suspect them. Some more than others. Who is it you suspect? Kurde, podejrzewam Audunę, ale nie wiem. Trzecia opcja odpada, no bo on z takim wywaleniem podszedł do tego wina. Farawit też mówił, że wina nie chce, woli piwo. A w sumie dlatego, że przecież urządzamy te pijackie takie zawody. Hior gadał z kimś. Audun mówił, że nie chce. Niech będzie Hior. Też z kimś gadał dziwnym. The Needle was collecting silver for the vault. I think Hior was taking this money and funding the order. Gods, no. The town's funds in decline. A treasurer's hand in the coffers. It is all connected. For these reasons, I think Hior is the vault. How could I have been such a fool? I need you to focus now, Lufina. These people are in danger. I need your help. Brothers! Sisters, dear friends, welcome all. Before we begin, I would like to introduce our honored guests. Here with me are some of Jorvik's most revered lords, men and women who have kept Jorvik trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on the day we honor you, we honor as well the nobles to whom we are all so the wine. Audun is the vault. Too late for them. We must not miss our chance. Join me now in celebrating their successes and yours. To everything you deserve and to more. Shit! And now, deafened and blinded by lust for indulgence, your foolish pride, I will tell you just what nobility is. A death sentence. A new world of order is upon us. A pity none of you will live to see it. Get the councilmen to safety. I will handle Audun. Go. O kurde. Spodziewałem się, że to będzie Hior, bo jeszcze z kimś dziwnym gadał przy okazji. To i Audun. No też się dziwnie zachował, ale kurde. Dobra, więc w takim razie rozprawimy się w nim dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Następnego odcinka.